No, to teraz BMW biorę. 130 koni mechanicznych kontra tam chyba 60 było, czy 70, coś takiego. No to moje BMW od razu stało się lepsze od tego motocykla, co wcześniej miałem. I bardzo dobrze, bo mi się to BMW bardziej podoba od tamtego Dakarowca, naprawdę. Widok z kokpitu dawaj, cyk, proszę. Faster! Seriously, go faster! No nie, tutaj nie mamy takiego wielkiego pulpitu jak w tamtym Dakarowcu. W Dakarowcu mieliśmy naprawdę taki wielki, wielki pulpit z mapą czy z czymś tam. I mi się to nie podoba. Nie widać nic po prostu. Teraz tak, musimy jechać w strumieniu aerodynamicznym, bo on naprawdę tutaj dużo, dużo daje w dekru. Tylko nie mogę ich złapać, bo oni są kurde bardzo szybcy. Ej, super ta jazda po wydmach tutaj jest. Hayabusa ma 700 koni na enduro. Nieźle. Ale tutaj też ważne jest to, żeby w ogóle motor był szybki, nie? Nie tam, że jak najwięcej koni. No wiadomo, że im więcej mocy, to teoretycznie lepiej, nie? Ale w samochodach to tak nie do końca. W motocyklach to ja się na tym nie znam. Cały czas tutaj nitro cisnę, ale... Siema Maciej. BMW jest naprawdę spoko. Tak, dobrze wygląda ten kokpit, dużo lepiej niż w Dakarowcu. Tam tym moim KTM-ie, czy co to tam było? Patrzcie, jak spoko cień widać, nie? Rajdowca, motocyklisty. Nitro powinienem sobie zostawić w momencie, kiedy podjeżdżam pod te wydmy. Wtedy najwięcej mocy jest potrzeba, nie? I cym. Czy lubię jeździć samolotem? Bardzo mało jeździłem samolotem. Bo przeważnie jak spawnujemy sobie samolot, to jesteśmy trochę w powietrzu. Ale można jeździć też samolotem. Śmigłowcem nie można jeździć. Cyk. Oj, metę mamy, proszę bardzo. Spoko się po tych wydmach jechało, bardzo mi się podobało. Co chwilę jakaś hopka, coś się dzieje, nie? I na koło go. Kurde, nie mogę postawić na koło. No, fajny motor, podoba mi się. Dobry jest. Też tak uważam, że BMW spoko, ale fajny jest też Ducati Diavel z szerokim laciem z tyłu. Tak, Diavel jest... To jest taki hardkorowy motocykl z wielkim silnikiem. Coś tam kojarzyłem, że on w czymś był bardzo dobry. Albo był bardzo szybki, albo jakoś dużo mocy miał. Widziałem go w rzeczywistości, jest to potężna maszyna, naprawdę, zajebisty. Okej. Same motocykle mamy, słuchajcie, same motocykle. No i co? I teraz mamy sobie tutaj kolejny wyścig. Potem będziemy mieli motocross. I motocross będą te takie hopsalnie, nie? A to co, będziemy się z Mercedesami ścigać? Tutaj się pojawił Mercedes-Benz X-Class. Ta nowa X-Klasa, wiecie, pick-upy, nie? Bierzemy BMW. Ty, ale powinienem móc do niej jakieś części sobie móc nowe wsadzić, nie? Tam chyba mi się jakieś pojawiły. Dawaj, Honda Drag. Właśnie, może jakiegoś dziwnego dziada zrobimy na dragi. Jakiegoś małego cip-cipa czy coś. Z napędem naprzód, nie? No by było ciekawe. USA Dakar. No jak Dakar, to Dakar. Może jakieś auta terenowe? Teraz robimy te takie zawody tygodniowe, gdzie są tylko motocykle, nie? No. I chcę je sobie porobić. A później zrobimy może jakiś, nie wiem, samochód dragowy. Tylko trzeba te wszystkie tutaj zawody ogarnąć.
Jak ukończysz wszystkie 9 aktywności danego submit, otrzymasz 100 tysięcy punktów w charakterze premii. Skomplikowane to dosyć. Kurde, długo coś dołącza, nie? Bączki z napędem naprzód. No, na wstecznym i poszedł, nie? Siema, Marcel. Ej, coś się nie chce wczytać. Mam nadzieję, że jeszcze się wczyta. Pamiętam w The Crew 1, jak coś się nie wczytało przez pierwsze 30 sekund, to już można było kompa restartować. A może jeszcze to odpali, zobaczymy. Ja chyba wezmę, będę to robił, te wyścigi sobie bez ekipy, bo jest problem z właśnie może dołączaniem i dlatego tak długo to się odpala. No bo gdybym miał grać z botami, to już byśmy chyba ruszyli, nie? A nie mogę teraz tego przerwać w żaden sposób. Znowu będzie Alt F4. Nie działa to, nic się nie dzieje. O, Jesus. Do ryżu trzeba go, kurde. No nie. Coś się zdupiło, dobra. Alt F4. Drugi raz odpalamy grę na streamie. Porażka, nie? Ja pierdziel. A chciałem tak fajnie sobie to porobić. Ech. Tak, żeby to, wiecie, tak gładziutko, nie? Wszystko weszło. Straszne. Ja już nie dołączam do nich, do ekipy. Jak będziemy sobie jeździć wyścigi online, to wtedy, nie? Znaczy tutaj też będą wyścigi takie w kooperacji teoretycznie. Więc... No, Alt F4. Tak, tu nie ma innego wyjścia niestety. To jest słabe w The Crew. Bo... Faktycznie czasami jest tak, że ci się interfejs zablokuje, bo chcesz odebrać komuś, kogoś, wiesz... zaproszenie, nie? Do znajomych i co? I nie możesz, bo ci się blokuje cały interfejs. Już mieliśmy taki błąd wcześniej. Dobra, odpalać. Kup Ducati Divo. Bugatti Divo, właśnie, bo zaraz chyba będziemy mieli 2 miliony. Będzie można kupić, nie? Divosa. Bugatti. Myślę, że tak, bo tu zaraz skoczy mi hajs. Ja robiłem ten długi wyścig, co tam 40 minut się jedzie go. To tam chyba sporo hajsu mi wpadło, nie? Tam z 200 tysięcy. Nie no, nie chcę przesadzać, ale trochę tam weszło tego hajsu. I tam widziałem, że mam już tak z 1 900 000. A Divo ile tam kosztowało? Gdzieś trochę powyżej 2 milionów, nie? Był. Jakoś tak. Tak. Ok, później sobie porobimy te skoki, 7000 metrów. Ok, i tak, pojazdy, motocykl. Moje nowe BMW trzeba ulepszyć. Proszę bardzo, lepsze hamulce, lepsze jakaś wtyczka do prądu. Cyk, i chyba tyle. Tak, no i coś tam nam się zwiększyło. I teraz idziemy sobie robić dalej te rzeczy, ale tym razem sam, sorry chłopaki, chcę to po prostu zrobić. Okej, i myślę, że teraz pójdzie elegancko. Pyk. I bierzemy sobie Mercedes X-Drive kontra jakiś motocykl. O, i teraz to tak się od razu wczytało, nie? Zobaczcie, kurde. Cyk, bajera. Jedziemy. Co to? Stay focused on the route and you'll ace this. I przez wodę. Chyba trochę na około pojechałem. Nie no, tym Mercedesem przez ten las, to on chyba miał tam problemy, co? Jak tu jechać? Jezu. I pod górę nitro, cyk.
możemy ładnie drogą jechać. Zwierzę jakieś przejechałem. Zupełnie jak w Days Gone, nie? Dobra, poszedł. A to jakaś taka szybka traska jest, widzę. Rachu, ciachu i pod strachu. Coupe de Cru 2 i panel z Alt F4 w pakiecie. No tak. Dodatkową klawiaturę, nie? Z takim wyróżnionym Alt F4. No, to jest takie denerwujące. Ja lubię właśnie gry Ubisoftu za to, że są różne glitche czasami śmieszne, różne bugi i ogólnie są to dobre gry. Uwielbiam Assassin Origins, był zajebisty. Odyssey też był spoko, już taki bardziej monotonny. Wow! Nie? I jeszcze parę innych gier takich Ubisoftu naprawdę lubię, które są spoko. Ale w momencie, kiedy są takie błędy, że na przykład musisz przerywać rozgrywkę, wyłączać grę i tak dalej, no to to już jest słabe, nie? Już się słabo gra w taką grę. I tak właśnie w przypadku The Crew 2 jest, nie? Jak przed chwilą musieliśmy grę wyłączyć, żeby móc przejechać jakiś tam wyścig, to jest zdecydowanie słabe. Właśnie, herbatka. Kto nie ma herbatki dzisiaj na screenie, nie? Herbatka dorobiona, tylko oglądać. No tak. Pyk. Wow, ale skok. Teraz jak? Ja jadę po swojemu, kurde. Też się jakoś dojedzie, już metę mamy, proszę bardzo. Wow. Jak tu dojechać? Co? No nie! Jak tu dojechać? O, Jesus! Chyba mogłem jechać jednak według traski, co? Jak ja mam się wpierdzielić na tą wyspę? No hello! Pokaż mi kamerę jakąś. Tu jest płycizna? Chyba tak. O nie! To tak nie działa. Chyba trzeba to objechać dookoła. Tak, trzeba to jezioro chyba objechać dookoła. No, nie da się wodą pojechać. Chyba Mercedes tutaj by wygrał. Ja no, muszę to powtórzyć. Daj spokój. Weź tak wjedź sobie motocyklem, nie do wody. Jeszcze przy takiej prędkości 100 km na godzinę. Człowieku, już byś się nigdy nie musiał kąpać. Dobrze, teraz to ja polecę. You're gonna ace this, I know it! Dobry jest ten motocykl, naprawdę dobry, podoba mi się. No, what? No nie, dlaczego tutaj stała jakaś autostrada? Kto ją tam postawił? Szybkie mycie moto, no tak. Oh yeah. Dobra, ja pojadę jednak z lewej, tak jak ten. It's all gonna be over real soon. Tam jakąś autostradę ktoś postawił, jak to tak? Jakiś motor ma przejechać przez murek betonowy, kurde. Ty, a właśnie, bo tu były jakieś umiejętności takie do wyposażenia. Pamiętacie, jak było w The Crew 1, nie? Że tak śmiesznie się drzewa wymijało. Jak jechałeś prosto na drzewo i nagle ci tak samochód czy tam motocykl odskakiwał w prawo czy w lewo. Tutaj też jest taka umiejętność, ale trzeba ją jakoś sobie tam zdobyć czy coś. No, głupia autostrada, dokładnie mi. Co ta autostrada, nie? Mnie tutaj. O, zmuliło się to BMW tutaj. Fajnie wygląda ten motor. Podoba mi się.
Trzeba później to jezioro objechać dookoła. Ja myślałem, że tam na wodzie będzie jakaś płcizna, nie? Zajeżdża Matuzon. Dobra, i z góry. Patrzcie, jakie widoki. Yeah! I hopa. Teraz tu może. O! Jedź! Jakoś wtedy tu przejechałem. Jezu, ale to skręcanie jest dziwne. Lekko tylko skręcić w prawo czy w lewo i on już tak odbija, jakby nie wiem. Strasznie. Siema, Oliwier. Okej, okay, mamy chyba to jezioro, nie? Już. Ja je pojechałem na... Wow, pojechałem na wprost. A teraz jak? Dawaj tu dołem, pyk. Okej, okay, i teraz? Teraz jedźmy tu w prawo. To jest to jezioro na pewno? Tak, tam jest meta. Jak to ogarnąć? Jak to było? Czekaj, tu jest woda, trzeba to objechać szybko. Wow, budynki. Kto tu buduje? Molo! O, shit, metalowe molo! Kurde, nie przejadę przez to. Jedź! Woda, okej. Okay. Zanurzył się prawie cały. Jak tu jechać? Tu czy tu? No jak tam dojechać? Płotek! Metalowy nie, na szczęście. Kurde. Zajebiście, dobry jestem w tą grę. Naprawdę. No nie wiadomo jak tu jechać. Trzeba sobie obczaić dobrze traskę. Najpierw, a dopiero później próbować jakiś tu wynik ogarnąć. Ale to tak jak wszędzie chyba, nie? Dobra, żeśmy dojechali tego Dakara. Masakra. Trudne to było. Szybka kąpiel i do mety. No, trzeba na podium stanąć, nie? Jakoś tam umyty w miarę. Czysty, by było fantastycznie. Uuu, kurde, ziomek. No, mamy tu trochę roboty z tym Live Summit. No dobra, to sobie zrobiliśmy. I teraz mamy motocross. I nie wiem, jak mi pójdzie. Mam tutaj takiego krosika już porobionego trochę. W zimie będziemy się śmigać? O ty! You'll make awesome time, I know it. No taki nie bardzo motocross. Ja myślałem, że będziemy na jakiejś specjalnej trasy motocrossowej czy coś. A tu widzę, że nie ma lekko. Ale zrobimy backflipa. Cheap! Kurde, chcielibyście z takiej góry zjeżdżać? Ja nie mam. Wow. O, shit. Jak w Star Warsach tutaj trochę jest. Kurde, ale tym motocyklem się pędzi, co? Zajebiście, nie? To wygląda. Stanę na koło przy takiej prędkości. Nie, 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 nie robię backflipa, bo tu za nisko, kurde.
wylądował na głowie chyba, ale to już mogę zrobić. O! Przesadziłem z tym obrotem. Kurde. I na kole wjechał na metę. Kurczę, elegancko. Fajnie się jeździ tym crossem na kamerze z pierwszej osoby. Ale zaraz będzie coś mega, mega ciekawego, myślę, bo... Czy tu jest otwarty świat? Tak, Adrian, mamy w tej grze otwarty świat. Możemy sobie robić wyścigi. Ogromny ten świat jest. To jest największa gra wyścigowa, jeśli chodzi o świat gry. Czy ślisko jest? Wiesz co, ciężko powiedzieć, czy to było ślisko. Tak dosyć przyczepnie było jak na śnieg i zjeżdżania z góry. Patrzcie, co my będziemy mieli tutaj do dyspozycji. To nam gra przydzieliła tą maszynę teraz, nie, żebyśmy sobie nią jechali. Suzuki GSX-R1000R. Dziwna nazwa, R1000R. Ale okej, przetestujemy, zobaczymy. Będzie na pewno dużo szybciej niż z motocyklem, który teraz mieliśmy. Jedziemy Suzuki. Wow. Listen to the engine. It's saying, let's win. Kurde, jakie tu kąty, nie? Się bardzo, bardzo mocno pochyla ta postać na motocyklu. I hopka, uwaga! O, lepiej tu nie robić obrotu. Za nisko trochę leciliśmy, by było, kurde, dopiero. Na zakrętach hamuje, nic się nie przejmuje. O, się... Dołem. Kurde, nie będziemy tam ryzykować, żeby górą jechać, co? Ale szpędzi to moto. Ja nawet nie mam kiedy spojrzeć na ten, na prędkościomierz, na zegar, ile my tam, jakie my prędkości osiągamy, ale podejrzewam, że tutaj ważniejsze są przyspieszenia, nie? Wow, ostro. Co chwilę zerkam na mapkę, żeby wiedzieć, gdzie skręcę. Właśnie zrobiłem okrążenie. Kurde, jak to wygląda? Cyk, tam w ogóle jacyś ludzie chodzili. Kurde, co, nie wiedzą, że wyścigi są? Ale poszedł. 300 km na godzinę będzie? No nie, nie będzie. Ja już mam chyba nawet szybsze motocykle, ale tym Suzuki bardzo fajnie się jeździ na tej trasie. Tak czuć tą prędkość. Zwłaszcza jak rozwalamy budki z hot dogami. Albo rowery.
No i pięknie. Pięknie, pięknie. Co tam, Szczepan? Widziałem, że coś dużo napisałeś. Mój szwagier. Gitrogra, mój szwagier w TB. Lisi na Mistrzostwach Świata w AMP futbolu w zespole Legia Warszawa. Bramkarze bez nogi. O, no to powodzenia życzę, Szczepan. I te klasyczne beczki na autostradzie z The Crew. No tak. Czyli co, zrobiliśmy sobie GSX-a i właściwie został chyba ostatni wyścig. Tak. Ostatni wyścig, zdaje się, został. Bo to są wyścigi, nie? I tu możemy sobie wybrać już mój motocykl. W ogóle ja mam to Suzuki. Wow. No ale ja mam też lepszy motocykl i to jest to Ducati, nie? Suzuki mam jeszcze nieulepszone. Suzuki ma 200 koni mechanicznych, a to Ducati ma 233 konie mechaniczne. No to dobra, wezmę sobie Ducati, tak dla kontrastu, nie? Turbo Lucek szaleje, widzę. No tak! Ciśniemy ostro. Robię sobie takie wyzwania te tygodniowe. Co ja tu z samochodem? Z Goldwingiem się ściga. Go, go, go! No pięknie. I to jakiś torowy. Te z torowymi furami się tu ściga moim motocyklem. Wow. Nie no, tak tych serpentynek tutaj nie zrobię, jak ja motocykl. O nie. Ale pojeździłby na takim torze, co? Kurde, ja bym się chyba zabił. Jeszcze mokra nawierzchnia, zobaczcie, nie? A motocyklem takie kąty robi tutaj. Strach. Kurde, śmierć za tobą będzie lecieć, dosłownie. Nie, ty tak zapierdzielasz tym motocyklem. Jak cię będzie gonić śmierć, kurde. Bo. Nie ma gdzie tego nitra nawet użyć. Są tylko dwie takie proste. Chyba mamy cztery okrążenia tutaj na tej trasce. Ona krótka jest, ale to już jest w zasadzie ostatnia. Dostanę jakoś dużo punktów z tego. Fajnie, że w ogóle wcześniej ze mną ludzki grały, sobie wbili do sesji. Zawsze to raźniej było jechać ten 40-minutowy wyścig, nie? Fajnie. Polecam motor BMW S1000 w The Crew. One chyba w miarę podobne są, co? Jak się je ulepszy, to chyba każdy jest dobry. No i mamy koniec. Na koło da się? O, nie udało się. Ale dojechałem, nie wiem czy... W top 3, proszę bardzo. Musieliśmy zająć miejsce, ale tu chodziło bardziej o czas. No i coś tam się udało porobić, coś tam zdobyłem. Teraz tak. Zrobiłem to tygodniowe coś i teraz chciałbym odebrać sobie nagrody chyba, nie? Gdzie są te moje punkty? Ile ja tu zdobyłem? Gdzie to mi się pokazuje? A, ja mam 783 punkty.
wygląda na to. I brakuje mi 159 tysięcy do platyny, nie? Także... mam rangę 4678 miejsce, wygląda na to. Ale zrobiłem i chyba później dostanę z tego nagrody, nie? Tutaj będziemy mieli jakieś nowe rzeczy, później już są... Co tydzień jest coś nowego, tutaj widzę. No i fajnie, zrobione. Na razie części z tego nie będzie, ale później będzie można sobie pewnie coś tam odebrać, nie?